Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, godzina 18 na naszych zegarach. Witam wszystkich na spotkaniu. Dzisiaj dosyć ważne spotkanie, tak troszeczkę informacyjne, troszeczkę organizacyjne, zapowiedź projektów. Też Wam pokażę, co przygotowywałem przez ostatnich kilka miesięcy dla Was, co rozwijałem przede wszystkim dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Zanim zaczniemy, oczywiście standardowe pytanie, czy widać, czy słychać? O, widzę, dużo osób już mamy w pokoju, okej. Okay. Fajnie, że tutaj plusiki są na samym początku. Jest ok, wszystko, tak? Wszystko jest idealnie. Dzisiaj jeszcze nadaję, słuchajcie, na tym mikrofonie co zawsze, ale właśnie przyszedł do mnie dzisiaj podczas transmisji, przyszedł kurier. Taki mikrofon sobie zamówiłem typowo radiowy z tą membraną, taką, czy jak to się mówi, żeby te głoski dźwięczne, bypy, żeby tego nie zbierał. Także myślę, że w przyszłym tygodniu to podłączymy. Mam nadzieję, że wtedy będzie jakoś jeszcze lepsza i na live'ach, i na webinarach. Także. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Ok, myślę, że pół minutki, słuchajcie, i zaczynamy, bo tutaj cały czas osoby się logują do pokoju. Tradycyjnie również uruchomiłem nasze spotkanie na fanpage'u, na Fibonacci Team, na Facebooku. Także jakby były jakieś problemy, no to zawsze można się tam przełączyć. Zawsze się można tam przełączyć. Słuchajcie, no myślę, że nie będziemy przeciągać, tak? Konkretne spotkanie, godzinka maksymalnie. Tutaj chciałem też powiedzieć po prostu pewne rzeczy, jak to wszystko będzie wyglądało od 2020, co przygotowałem i tak dalej, ale to wszystko na bieżąco opowiem i pokażę. Standardowe dwa slajdy o ryzyku. Proszę tutaj być świadomym tego, że to, co mówię, to, co pokazuję, to nie jest ani żadna forma działalności maklerskiej, ani doradztwo inwestycyjne, tudzież rekomendacje, sygnały, porady i tak dalej. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moja działalność edukacyjna, szkoleniowa, można to nazywać na różne sposoby. Natomiast chodzi o to, że tutaj proszę się kierować zdrowym rozsądkiem, prawda? To, że ja przedstawiam pewne techniki, narzędzia, one są dla mnie sprawdzone, niekoniecznie one muszą być sprawdzone czy lubiane przez wszystkich, prawda? To jest, myślę, naturalne. Także swoje po prostu muszę powiedzieć. Przechodzimy, słuchajcie, do konkretów. Szybkie pytanie na samym początku, czy są z nami osoby, które są pierwszy raz albo drugi raz na spotkaniu, czyli generalnie początkujące. Gdzieś tam udało mi się Was złapać, może na jakiejś grupie facebookowej, bo wrzucałem informacje o spotkaniu. Wysłałem też mailingi dzisiaj i wczoraj, także może takie osoby z nami są. Możecie napisać, tak? Ok. No to mam tutaj dla Was dobrą wiadomość, bo przygotowałem oprócz tej standardowej paczki edukacyjną, którą mam nadzieję, że już odebraliście, takie dodatkowe materiały. Także króciutkie przedstawienie, bo może jeszcze mnie nie kojarzycie i co powinniście o mnie wiedzieć, bo przede wszystkim najważniejsze jest dla Was to, że ja tradingiem zajmuję się 11 lat. Pokazuję obecnie praktycznie większość moich projektów publicznie, czy to są kryptowaluty, czy rynek walutowy, czy jakieś dodatkowe elementy tradingowe, na przykład social trading, testuję jakieś narzędzia, rozwiązania różnych brokerów i tak dalej. To wszystko upubliczniam. Po co? Po to, żeby po prostu być w 100% transparentnym i pokazywać, że na tym trudnym rynku, no bo nie oszukujmy się, rynek lewarowany, rynek walutowy jest bardzo trudny, bardzo ciężki, w ogóle zawód tradera jest bardzo wymagający. No, udowadniamy gdzieś tam wspólnie, że da się nad nim zarabiać, prawda? Da się coś tam z tego rynku wyciągać. Jeżeli chodzi o Fibonacci Team, no to jest moja marka, moje takie pierwsze dziecko, można powiedzieć, no może nie jedyne, tak, ale no pierwsze w postaci bloga, bo kiedyś zacząłem pisać bloga w 2012. Wcześniej pisałem w różnych serwisach, na forach głównie, bo wtedy nie było takich serwisów tematycznych związanych z rynkiem walutowym, także gdzieś tam analizy publikowałem, pamiętam też na Facebooku, na fanpage'u, a chociaż nie, fanpage'a jeszcze nie było, na Facebooku bardziej. No i tak tym tradingiem, tej działalności edukacyjnej, można powiedzieć, analitycznej, bo też analizy są przecież, no zajmuję się już też dobrych w sumie 10 lat chyba, bo w 2010 pierwsze publikacje się zaczęły pojawiać z mojej strony, także tutaj już 10 rok za chwilę nam stuknie. Dlaczego mówię o Fibonacci Team? Dlatego, że w ramach tego projektu tutaj przygotowałem dla Was bardzo dużo no, różnych i niespodzianek i przede wszystkim takiej pomocy tradingowej, począwszy od strategii, skończywszy właśnie na projektach, za chwilę dojdą kolejne narzędzia, jakieś tam opracowania tekstowe, animacje, PDF-y i tak dalej. Także o tym wszystkim za chwilę Wam powiem. Co jest jeszcze ważne, no to przede wszystkim to, że tutaj wszystko jest za darmo. Nie wiem, czy macie tego świadomość, ale żadnych opłat, żadnych abonamentów. Kiedyś testowałem taki model, dawno, dawno temu. On się, powiem Wam już, że tak średnio sprawdzał. Ja też się źle z tym czułem. Dlatego obecnie tutaj, jeżeli ktoś potrzebuje ode mnie jakiegoś wsparcia, materiałów, to ja po prostu to wysyłam.
Jeżeli ktoś chce mi za to zapłacić, bo szanuje moją wiedzę, ok, przyjmuję to powiedzmy jako darowizna, czy po prostu jakiś tam datek. To jest normalna rzecz w internecie, prawda? Dla twórców, ale oczywiście tutaj wszystko jest darmowe i dostępne dla was. Okej, jako Fibonacci Team Club, bo w sumie to jest temat dzisiejszego spotkania, ja bym chciał tutaj, znaczy to jest taka moja wizja, są takie trzy punkty przewodnie, chciałbym stworzyć taką społeczność traderów wymieniających się wiedzą, doświadczeniem i okazjami inwestycyjnymi, okazjami rynkowymi. Co to znaczy? Okej, bo ja widzę, że dużo jest naprawdę bardzo dużo pytań, znaczy nie pytań, tylko przywitań, aha, bo mi ten czat miga non-stop, ale to z racji tego, że ponad 200 osób już mamy, okej. Odnośnie Fibonacci Team Clubu, tak, czym on jest, jak ja sobie go wyobrażam, ja może wam powiem, od czego to się zaczęło, tak, nie wiem, czy w ogóle jesteście na jakichś grupach facebookowych, na jakichś forach i tak dalej, możecie mi napisać. Nie interesują mnie nazwy konkretne, tak? Bo jeżeli gdzieś tam się udzielacie, okej, to jest sprawa indywidualna. Pytanie tylko, czy gdzieś tam publicznie, nie wiem, zaglądacie, czytacie jakieś serwisy i tak dalej. Bo też chciałem poznać wasze zdanie, czy jakość publikowanych w Polsce materiałów, nie wiem, treści, wypowiedzi użytkowników, uczestników takich grup, czy ona wam odpowiada? To jest bardzo ważne pytanie wbrew pozorom, no bo ja na przykład mam taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie obraża, czy tam podważa skuteczność tych technik, wiecie, no ja jestem za długo już na rynku, żeby wdawać się w jakieś pyskówki i to jeszcze z kimś, kto się nawet nie potrafi podpisać imieniem, nazwiskiem, tak, na przykład na Facebooku, dlatego ja mam dosyć takich grup facebookowych, mam dosyć, wiecie, jakiegoś hejtu, malkontenctwa i tak dalej, fałszywych doradców, także mówiąc najprościej, moim celem jest budowanie w tym momencie takich fajnych relacji z normalnymi, świadomymi ludźmi, tak? Dlatego tutaj mam nadzieję jesteście, to są takie normalne, zdrowe relacje, które polegają głównie na dzieleniu się posiadaną wiedzą, doświadczeniem przede wszystkim, no i pomaganiu sobie nawzajem. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa, tutaj też taka gorąca prośba do was, pamiętajcie, aby to miało sens, musi działać zawsze w obie strony, czyli jeżeli coś robimy wspólnie, czy się angażujemy w jakiś projekt edukacyjny, ja też wymagam, czy oczekuję jakiejś pracy od was, czy pomocy, to chciałbym po prostu, żeby to zaangażowanie, wiecie, działało w dwie strony. Także tutaj od tego się w sumie zaczęło, że chcę stworzyć takie miejsce, żeby było wolne, wiecie, od tego, no nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale od tych rzeczy, których ja na przykład nie akceptuję. Spotkania w zamkniętym gronie, wiadomo, jeżeli coś jest dla wszystkich, czyli jest ogólnodostępne, publiczne i tak dalej, dużo osób tego nie szanuje, gdzieś tam klika, nie ma zaangażowania i tak dalej, to ja już przejawiałem, bo testowałem chyba wiele, jak nie wszystkie formy możliwe w internecie, w social mediach, strony internetowe, live'y i tak dalej, przez te ostatnie lata naprawdę bardzo, bardzo dużo tego przerobiłem, przekopałem. Uważam, że zamknięte grono traderów, i to w sumie też o tym chciałem z wami porozmawiać, tutaj skorzystamy na jakości, czyli może faktycznie nie będzie kilku tysięcy osób, a będzie kilkaset, chociaż już na przykład w naszym czacie jest ponad 700, to już widzimy, że jakość tych wypowiedzi, analizy, jakie dostarczacie, poziom wypowiedzi uważam, że jest o wiele, wiele wyższa, prawda? Na przykład na grupach facebookowych to się nie sprawdziło. Co z tego, że ja mam grupę facebookową, pewnie wiecie, na Facebooku Forex and Crypto Trading, ona ma ponad 9 tysięcy osób, ja wrzucę informację, czy wrzucę pytanie, tam jest odpowiedzi może kilka na 9 tysięcy osób, nie? Tu mamy 700, a dyskusje się toczą non-stop, widzę dzień i noc, od samego rana nawet do późnego wieczoru. Także tutaj to zamknięta taka społeczność, zamknięte grono traderów, tak to określiłem, uważam, że to będzie na duży plus. Każdy, kto pojawi się na live tradingu, ma okazję zobaczyć, na czym polega, jak tak naprawdę wygląda profesjonalny trading na rynku walutowym. Też o tym tutaj wspomniałem, dlatego że dużo osób pewnie nie wie, że jest taka możliwość tutaj przyjazdu do mnie i nauki na żywym rynku. Czy są z nami osoby, które nie słyszały o tym, że robię live trading i że mogą do mnie przyjechać i uczyć się za darmo? Czy są takie osoby? To też jest dla mnie ważne, czy po prostu jesteście świadome tego, tych możliwości, czy nie. No, kilka osób widzę, że jest, także pamiętajcie i czujcie się zaproszeni, bo ja zapraszam każdego, oczywiście należy mnie wcześniej poinformować, żeby nie było tak, że przyjedzie tutaj nagle 20 osób. Ja mam biuro, dwa pomieszczenia, maksymalnie do 10 osób, takie fajne kameralne spotkania robimy. Oczywiście ja też to nadaję na YouTubie, na Facebooku, wiadomo, ale można do mnie przyjechać na żywo,
tutaj od samego Jana, potrejdować. Najbliższe spotkanie będzie 15, czyli nie ten piątek, a następny, 15 listopada. Od 9 zaczynamy nadawać na żywo. Ja wtedy mam tutaj taki duży telewizor w biurze, pokazuję jakby wszystko, robię odprawę traderów, wyznaczamy scenariusze i tak dalej. Każdy siedzi przy swoim stanowisku, bo wiadomo, trzeba wziąć laptopa ze sobą. No i ja to wszystko tłumaczę krok po kroku, praktycznie cały dzień. Najczęściej gramy niemieckiego DAX-a, bo wszyscy lubimy, wiemy, że coś tam się dzieje i tak dalej, ale ostatnio graliśmy waluty, kiedyś tam było złoto, ropa i tak dalej. Także tutaj tego typu spotkania się odbywają i one się będą cyklicznie odbywać, także pamiętajcie o tym, że jest taka możliwość, jeżeli macie wolny piątek, czy chcielibyście tutaj przyjechać, pogadać o tradingu, czegoś się nauczyć, to zapraszam. Osoby początkujące mogą do mnie przyjechać. Tak, właśnie widzę bardzo dużo pytań. Dobrze, że pytacie, także ja będę postaram się przynajmniej, mam nadzieję, że mi pytanie nie umkną, ale postaram się odpowiadać na wszystko. Czy osoby początkujące mogą do mnie przyjechać? Tak, mogą. Ja wymagam podstawowej znajomości przede wszystkim obsługi platformy, prawda? Bo tutaj nie ma czasu na to, żebym ja kogoś uczył, jak rozłożyć siatkę FIBO, czy jak zmienić wykres na świecowy z liniowego. No to wiadomo, myślę, prawda? Nie będę też tłumaczył podstawowych pojęć typu dźwignia, pips i tak dalej. Te mechanizmy musimy znać. Czy podstawowa znajomość naszych technik, analizy technicznej jest wymagana? Ja tak oceniam, że te 3 miesiące na rynku musisz być. Co najmniej 3-6 miesięcy, prawda, i tutaj spokojnie bierzesz laptopa i do mnie przyjeżdżasz. Czyli osoby początkujące, średnio zaawansowane, jak i zaawansowane mogą być. W sumie po to są te spotkania, przecież one są dla was. O, na przykład Wacek tutaj, który z nami jest, widzę, też dołączyłeś, stały uczestnik naszych live'ów. Wacek, zapraszam cię też 15 za 2 tygodnie niecałe. Mam nadzieję, że tutaj z Patrykiem odwiedzicie mnie ponownie. Dobra, czy do tego momentu są jakieś to pytania? Gdzie to robię, Wojtek? Pytam, Częstochowa. Ja mam biuro, mój trading room kameralny, jak to określam, jest w Częstochowie, w moim rodzinnym mieście, gdzie też tutaj żyję i mam biuro po prostu, także zapraszam serdecznie do Częstochowy, tutaj z Warszawy to są niecałe 3 godziny, z Krakowa też blisko, z Katowic blisko, także z Łodzi też chłopaki byli, z Tarnowa. Dużo, dużo, naprawdę dużo osób z Londynu też przylatywali, także już te 2 lata robimy i uważam, że ta forma spotkań, słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę, bo po pierwsze one są darmowe, no czyli tutaj duża korzyść, że nie trzeba po prostu tam żadnych opłat i tak dalej, ja bym nie chciał zresztą tak robić, a po drugie to jest najlepsza forma nauki, która przyspiesza jakby cały proces edukacji, myślę, o dobrych kilka miesięcy, bo teoretyzować sobie możemy, prawda, na, nie wiem, na webinarach, czy jakieś slajdy przygotuję, prezentacje i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Gdzie można się zgłaszać? Najlepiej pisząc do mnie albo na maila, albo mnie łapcie na Facebooku, niekiedy z opóźnieniem, przyznaję się, ale odzwaniam albo odpisuję, bardzo dużo wiadomości mam, bo większość obecnie ogarniam tutaj tego wszystkiego samodzielnie, czyli jakaś i promocja, i przygotowanie przede wszystkim materiału, przeprowadzenie spotkań, przygotowanie się do spotkań i tak dalej, także to jest po mojej stronie, więc niekiedy mam opóźnienia w komunikacji, ale zawsze odpisuję, max 2-3 dni. I ja mam taką zasadę, słuchajcie, za chwilkę też wam powiem, bo pewnie, no właśnie, też może zapytam, o, Mirek z Berlina z nami jest, czy ktoś się zastanawia, gdzie w tym wszystkim jest haczyk? Dzisiaj takie luźne spotkanie, wiecie, chciałbym na te wszystkie pytania odpowiedzieć, bo niektórzy myślą, że to jest takie, że gdzieś ten haczyk musi być, a to jest niemożliwe, wszyscy biorą kasę, a Łukasz kasy nie bierze, tak? Odpowiedzią jest ten slajd, słuchajcie, wiecie, ja jestem osobą bardzo szczerą, kto mnie poznał, myślę, że to wie i to wyczuwa. Ja lubię, jak jest wszystko jasne, jak nie jest jasne, to też ja odpowiem na każde pytanie, nawet niewygodne, nawet takie bardziej lubię, powiem wam szczerze. I obecny model działania tych projektów edukacyjnych jest bardzo prosty. Ja szukam sponsorów, czyli brokerów forexowych, po to, żeby opłacili dostęp za was. Czyli tutaj jakby całe te opłaty, no bo wiadomo, to jest czas, przygotowanie, wykupienie jakichś tam pakietów i tak dalej, to mnie też kosztuje, bo na przykład teraz materiały ciągnę z USA, ze Stanów, czy tam one są po angielsku. Są opracowania, które po prostu musiałem, za które musiałem zapłacić, nie dość, że muszę przetłumaczyć, siedzieć czy poświęcić ten cały czas, no to jeszcze wiadomo, przygotować całą grupę i przeprowadzić dany projekt. Ja sobie to jakoś tam wyceniam, wiadomo, i mam sponsorów, znaczy szukam sponsorów na tyle świadomych brokerów, którzy dbają o swoich klientów, tak? Wiadomo, no edukacja jest bardzo ważna, a dobry klient dla brokera to jest klient wyedukowany. Wiecie, brokerzy nie lubią takich klientów, że wpłacą, przegrają, obrażą się na rynek i są nieaktywni. No to wiadomo, to nie jest żaden biznes, prawda? Tutaj się musi jakby to spinać.
Co jest ważne i co bym chciał, żebyście też wiedzieli, ja wybieram tylko sprawdzonych brokerów. Obecnie do mnie uderza bardzo dużo instytucji. Jak wiecie, ja działam z trzema i po nowym roku to też się może zmieni. Za chwilkę o tym powiem, bo powiem wam szczerze, że też już mnie troszeczkę męczy ci brokerzy, bo oni zawracają głowę i tak dalej. Ja bym chciał naprawdę z jedną, z dwoma instytucjami się związać maksymalnie i żeby tam fajnie ta współpraca szła. Tutaj dla was będą projekty, a pomysłów jest bardzo dużo, za chwilkę zobaczycie. Jak wybieram instytucje, na przykład teraz brokerem, któremu się mocno przyglądam i też handluję już jakiś czas, jest Orbex. To jest dosyć duży gracz na Cyprze, on ma chyba 5 licencji w ogóle na Bliskim Wschodzie, tam korzenie ma takie można powiedzieć, no z Bliskiego Wschodu, także to jest dosyć duża firma. Z tego co wiem, ja tam mam przedstawicieli, bo też jest bardzo ważne, że każdy broker, nie można powiedzieć, że ja polecam, tak? Ja informuję, bo wiecie, żeby to też, słuchajcie, nie było odebrane w ten sposób, że ja na jakiegoś brokera czy na jakieś usługi naganiam, czy tam rekomenduję. Nie, to są brokerzy przede wszystkim, u których ja gram. Dla mnie dobry broker, którego ja mogę polecić, to taki, u którego handluję. I jeżeli ja widzę, że są wpłaty, wypłaty przede wszystkim, ok. Mamy polskie wsparcie, to jest dla mnie kluczowe, czyli na zasadzie, że nie piszę maila i mam odpowiedź za 2 tygodnie, tylko mam odpowiedź maksymalnie za 2 godziny, albo najczęściej w ciągu, bo jak widzą, że ja piszę, to w ciągu 15 minut jest temat rozwiązany. To jest bardzo istotne, prawda, żebyśmy nie byli traktowani z buta, a jeżeli powołacie się, że jesteście od Łukasza czy od Fibonacci Teamu, to gwarantuję wam, że będą się z wami liczyć. To myślę, że już się przekonaliście niejednokrotnie, że tak faktycznie jest, wow, ale dużo tu jest pytań, słuchajcie, mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na wszystko. Tutaj jest informacja o dźwięku, mam nadzieję, słuchajcie, że mnie słychać dobrze. Dajcie znać, czy jest głos, na pewno. Tak, tylko że zarabiam głównie na prowizji z obrotu, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, dobry broker to lubi klient, to znaczy dobry klient dla brokera to jest klient aktywny po prostu, nie? Czy u tego brokera będzie możliwość większej dźwigni? Tak, ja zawsze wybieram takie rozwiązania, które są dla mnie dobre i przetestowane przeze mnie, czy między innymi możliwość wyboru dźwigni, większej, mniejszej, jaką tam potrzebujemy, prawda? Ja na przykład lubię większą, bo ten depozyt wcale nie musi być taki wysoki, żeby kontrolować pozycję większą, prawda? To wiadomo. Dźwięk jest ok, tak? Dobrze słychać. Dobra, kolejna rzecz. Pamiętajcie, nigdy proszę nie odbierać tego, że ja kogoś namawiam, czy obiecuję, czy nagabuję, naganiam i tak dalej. Ja nie jestem takim typem człowieka, jeżeli ktoś po prostu komuś nie pasuje, dany broker, czy jakaś instytucja, mówi mi otwarcie, nie bierze udziału w projekcie, ok, prawda? To jest bardzo istotne, tak, żebyśmy tutaj byli tacy naturalni, jeżeli chodzi o te nasze relacje. Zawsze jestem po waszej stronie, słuchajcie, to jest ostatnia sytuacja, ja też myślę, że mogę powiedzieć o tym, była taka sytuacja, nie wiem czy z nami jest ta osoba, był pewnego rodzaju zgrzyt z teletradem, to znaczy została wzięta duża opłata za przelew, nie wiem czy jest z nami ta osoba czy nie, jeżeli tak to możesz napisać, ja to słuchajcie załatwiłem, ta osoba boksowała się z teletradem, nie wiem, tydzień, dwa, no tam nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale o to, że był duży przelew. Słuchajcie, ja to załatwiłem jednego wieczora. Co to znaczy? To znaczy, że wykonałem telefon do teletradu, porozmawiałem z kim trzeba i powiedziałem, że no po prostu trzeba tę sprawę załatwić najszybciej jak się da. To jakby udowadnia to, że jestem po stronie tradera, zawsze po waszej stronie, czyli na tyle, na ile mogę coś załatwić, to będę próbował to załatwić, tak, żebyście też mieli tego jakby świadomość, że macie tutaj pełne wsparcie ode mnie. Ja mam dużo znajomości u brokerów, to jest naturalne, prawda, no bo działam 11 lat, w samych instytucjach chyba mam 11 rachunków, w różnych instytucjach, tak, także jestem klientem u kilkunastu brokerów, polskich znam praktycznie no, wszystkich, wiadomo, nie handluję u każdego, ale jakby jestem w stanie w pewnych kwestiach pomóc. O co chodziło? Chodziło Marcinie o to, że był źle wykonany przelew i opłata za ten błędnie wykonany przelew, bo to gdzieś tam krążyło po bankach, została przerzucona na klienta. No to jest oczywiście niedopuszczalne, więc ja od razu jakby tutaj podniosłem kilka argumentów dosyć mocnych, że
to przecież klient nie wykonał tego specjalnie, tak? Osoba nie puściła celowo błędnego przelewu, prawda, żeby gdzieś tam jeszcze miała zostać obciążona kosztami, to się gdzieś tam wydarzyło. To była taka jednorazowa sytuacja, natomiast ja mówię o tym, że coś takiego miało miejsce, prawda? No różne rzeczy się dzieją. Tutaj udało nam się tę sprawę bardzo dobrze załatwić. Także jeżeli jakieś tam macie kwestie, które są dla Was może nurtujące, możecie zawsze do mnie napisać z każdym tematem. Co myślę o Globtreksie? Nie działałem nigdy z nimi, są drodzy przede wszystkim, a to są duże koszty. Ja przede wszystkim patrzę na spready, patrzę na polską obsługę, na dużą dźwignię i na regulację, no bo też miałem kilka nieprzyjemnych sytuacji, że po prostu moje depozyty zostały zamrożone. Także już jakby się, bo tej, wiecie, miałem taką nauczkę, że się nauczyłem tego, że musimy sprawdzać dane instytucje i no muszę wiedzieć, że one są na tyle wiarygodne, że ja mogę tam wpłacić swoje pieniądze, nie? Tak, Marcinie, można na mnie polegać. Tak jak mówię, jeżeli jestem w stanie coś załatwić, to pomogę, nie? Też oczywiście bezinteresownie, w sensie, że żadne doradztwo czy coś, wiadomo, nie? Natomiast jeżeli ktoś ma jakąś sprawę ważną, to jak najbardziej. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Lecimy dalej, bo ja kilka slajdów przeoczyłem, czyli to, że mamy czat, ja tutaj też od razu wysyłam Wam linka, bo to jest ważne, to, że mamy czat na Telegramie, wszyscy wiedzą, czy są osoby, które nie wiedzą, że na co dzień piszemy o tradingu na Telegramie. Telegram to jest taka aplikacja w miarę przyjemna, gdzie można z nami pogadać. Jeżeli kogoś jeszcze nie ma z nami, no od tego się w sumie zaczęła jakby idea Fibonacci Team Clubu, tak? Czy klubu Fibonacci Team, nigdy nie wiem, czy mówić po polsku, czy po angielsku, mogę po polsku. No to się na serio fajnie rozrosło, zobaczcie, 724 osoby już mamy, pewnie za chwilę będzie 1000 i chciałbym zrobić ten krok naprzód, dlatego pomysł tego klubu, tak, żeby tutaj troszeczkę całą ideę dodatkowo poszerzyć. Wysyłam również zaproszenie, informację o naszej grupie telegramowej na Facebooku i na czacie tutaj. A dostaliście linka czy nie? Dajcie znać proszę, czy na czacie doszło. Jeżeli oglądacie na smartfonie, na tablecie i tak dalej, też możecie odpalić, to jest aplikacja na wszystkie urządzenia, i na komputer, i na urządzenia mobilne, więc spoko. Ja w sumie wszędzie to poinstalowałem, dosyć przyjemna, bo to taki, wiecie, rodzaj czatu, nie? Można z każdym pogadać. Dobra, paczka edukacyjna, króciutko tylko, to jest ta podstawowa paczka, bo za chwilę zobaczycie pewnego rodzaju taka niespodzianka ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba rozszerzona, rozbudowana paczka, bo podstawową chyba każdy już odebrał, prawda? Czyli wstęp do analizy technicznej, codzienne live, ten kanał, nasz, strona, jakieś tam materiały. Dajcie znać, czy otrzymaliście tę paczkę, czyli każdy wie, o co chodzi, tak? Czym jest wielki kurs analizy technicznej, bo dużo dostaje pytań, od czego zacząć trading, te podstawowe pojęcia i tak dalej. Także ja po prostu jakby to pogrupowałem w kilka takich punktów, żeby było wszystko w jednym miejscu. Dobra, to wiecie, ok, czyli możemy przechodzić dalej, a dalej mamy same dobre rzeczy. Już Wam mówię, jakie projekty w najbliższym czasie. Jeżeli ktoś nie otrzymał paczki, oczywiście dostanie po tym spotkaniu informację mailową, także gorąca prośba, odczytujcie maile ode mnie, bo one są informacyjne, zawsze Was albo do czegoś zapraszam, do uczestnictwa jakiegoś projektu czy wydarzenia, ewentualnie wysyłam Wam jakieś materiały, także zawsze jest to przydatne. Ok, jakie nowe projekty? No ledwie co, ale mi się zmieściło na slajdzie, udało mi się, bo jakbym sobie wymyślił jeszcze coś nowego, to bym musiał następny slajd zrobić, zobaczcie. Projektów jest dużo. Grupa wolumenowa rusza tej jesieni, to myślę jest kwestia albo końcówki tego miesiąca, albo nawet grudzień, bo chciałbym to zacząć w tym roku. To jest bardzo rozbudowany, najbardziej rozbudowany projekt, jaki prowadziłem, jaki w ogóle stworzyłem i tworzę cały czas. On mi zajmie, powiem Wam, masę czasu, ale wierzę głęboko, że warto. Grupa wolumenowa, za chwilkę troszeczkę więcej o niej opowiem. Camp Fibonacci Team, czyli to jest takie spotkanie stacjonarne, tak sobie właśnie wymyśliłem, że na dziesięciolecie takiej mojej działalności, gdzieś edukacyjno-warsztatowej, analitycznej, chciałbym zrobić takie mega spotkanie weekendowe, czy tam trzydniowe, czy dwudniowe, zobaczymy, ale takie stacjonarne, sobota, niedziela na pewno,
w jakiejś fajnej miejscówce, tak żebyśmy się mogli spotkać, gdzieś tam zintegrować. Oczywiście wyłożyłbym, co miałbym wyłożyć, powiedzieć, jakieś mocne, naprawdę sensowne i solidne wprowadzenie do tematu. I to jest pierwsza połowa 2020 roku. Dajcie znać w ogóle, czy takie spotkanie stacjonarne, taka konferencja, ale tylko dla nas, czy jest to potrzebne. Czy jest idea takiej, czy jest ta potrzeba takiej integracji, takiego poznania się, czy chcielibyście na żywo, czy może na żywo chcielibyście potrejdować, bo to przecież możemy zahaczyć o piątek, prawda, żeby w piątek potrejdować, a sobota, niedziela gdzieś tam doprecyzować strategię, pogadać ze sobą i tak dalej. No powiem wam szczerze, mnie się marzy takie spotkanie, ale nie na zasadzie konferencji, że mam tylko 40 minut czy godzinę, to wiadomo, jedynie mogę zainteresować tematem, ale ja bym chciał tutaj solidnie od A do Z, powiedzmy, o wszystkich kwestiach, które są naprawdę ważne w tradingu, powiedzieć. Także to jest, słuchajcie, o, widzę duże zainteresowanie, fajnie. Na pewno to jest, słuchajcie, do zrobienia. Ja się tym będę zajmował od początku 2020 roku, także tutaj wam obiecuję, że ten camp zrobimy. Taka integracja dla całego naszego klubu, prawda, czy naszej społeczności. Live tradingi, oczywiście będzie to kontynuowane, wszyscy się możecie czuć zaproszeni, bardzo fajnie, jakbyście mnie odwiedzali, zawsze mam w biurze tak no, na około 5-6 osób, bo to są spotkania oczywiście kameralne, takie mają być, bo wtedy każdy może ze mną pogadać, zobaczyć, zadać pytania i tak dalej, prawda, jakby najwięcej wynosicie. Co innego, jakbym zrobił live trading na 30 czy na 50 osób, to pewnie połowa osób by nie zapytała, czy nie zadała pytania, prawda? No bo wiecie, to jednak jest inna forma warsztatowa, a inna forma taka kameralna, nie? Także live'y są aktualne, jeżeli ktoś chce do mnie przyjechać, napisać wcześniej, wziąć laptopa i do mnie zawitać. Co jest dla was taką niespodzianką, jaką przygotowałem, to jest rozszerzona paczka edukacyjna z naciskiem na trading harmoniczny. Trading harmoniczny, czyli wiadomo, szeroko pojęta geometria rynku, FIBO i co? I układy harmoniczne oczywiście, zebrane w jednym miejscu, bo też to mamy rozrzucone, prawda? Są gdzieś tam na playliście na YouTube, artykuły na blogu i tak dalej. Ja to zebrałem w jedno miejsce w formie i wideo, bo to są animacje i opisy tekstowe. Ja na tym pracowałem, no żeby was nie skłamać, 2-3 lata, oczywiście nie tak intensywnie, także proszę się nie przerażać, że tego materiału jest jakoś bardzo, bardzo dużo z przerwami. Dlatego mi zajęło to tak dużo czasu. Ostatnio to wgrywałem na nasz kanał na YouTube jako niepubliczne linki, dlatego jeszcze tego nie widzicie, niepubliczne filmy, ale one już tam są. Opracowania również są. Pewne rzeczy już takie podstawowe również. Myślę, że mogę nawet tam wysłać wam dzisiaj, żebyście sobie zobaczyli. Także to wszystko też jest przygotowane, czyli taka rozszerzona paczka edukacyjna, no bo dużo mam pytań, od czego zacząć naukę FIBO, tak? Od czego zacząć naukę tradingu w oparciu o geometrię i tak dalej, i tak dalej. I tutaj będzie odpowiedź no, gotowa. Akademia Tradingu, czwartki o godzinie 18:00. Szybkie pytanie, uczestniczycie? To są spotkania, które robię we współpracy z Naga. Też fajny broker, też fajne ma warunki, jeżeli chodzi o trading. Też mamy polskie wsparcie. Myślę, że możecie potwierdzić, że obsługa naprawdę na wysokim poziomie, kultura wypowiedzi, przede wszystkim kontakt z Aleksandrem. No uważam, że jest ok, prawda? Także ja na pewno tam będę handlował. A kom piszecie, że uczestniczycie, nie zawsze dochodzą linki, ale pamiętajcie, to też dobra wiadomość, że każde spotkanie w ramach Akademii Tradingu, one się odbywają co 2-3 tygodnie, w czwartki 18:00. Każde spotkanie jest transmitowane, tak jak dzisiaj, na fanpage'u, czyli wchodzicie na Fibonacci Team, na Facebooka i równocześnie nadajemy i w pokoju webinarowym, i na Facebooku, także można albo tu oglądać. Czy Naga pobiera opłaty? Absolutnie, żadnych opłat za wiedzę, za edukację nie ma. Te spotkania są otwarte dla was, także tutaj absolutnie nie ma żadnych opłat, co też mówiłem na samym początku. Okej, wielki kurs analizy technicznej, czyli spotkania, które prowadzę, żeby was nie skłamać, chyba od 2012, na początku one się nazywały inaczej, Fibonacci Team od kuchni, potem Fibonacci Team od kuchni była wersja podstawowa, zaawansowana, jakieś tam spotkania i tak dalej, nie wiem, kojarzycie w ogóle te pierwsze spotkania, kto z nami był na tych spotkaniach, czy kto pamięta w ogóle tę nazwę, bo kiedyś taki projekt był. Pamiętacie? No Krzysiu, o Krzysiu z nami jest, pamiętam, no to kawał czasu, nie? W 2012 chyba to zacząłem robić, to jest który? 7 rok, wow.
Tak, basic i advanced, dokładnie, dokładnie. Powiem Wam szczerze, że się tak zastanawiam, żeby nie wrócić do tej formy, bo tam pokazywałem czyste transakcje, opis tych transakcji, dokładne przesłanki wejścia, wynik mierzenia, jaki był, wynik z pozycji, czy plus, czy strata, tak dalej. To było w miarę takie chyba konkretne, nie? Chociaż wydaje mi się, że teraz też robię konkretne te spotkania, może są, nie wiem, lepszy materiał, nie wiem, no na pewno troszeczkę inna forma jest, nie? Okej, dobra, także tutaj w Tokio o godzinie 18, pamiętajcie, zawsze spotkanie się odbywa, codzienny live na YouTubie i na Facebooku, live typowo analityczny, na przykład tutaj nie ma czasu nigdy na tłumaczenie takie teoretyczne, bo ja też tego nie lubię, bo odchodzę od tego, wolę przygotować materiały, jaką podstawę, bazę teoretyczną dać, natomiast potem już lecimy z koksem, tak? Czyli typowa praca na żywym rynku, typowe zaznaczanie wariantów, scenariuszy rynkowych od A do Z, czyli od samego początku. Także codziennie nadajemy w samo południe. Gdzie szukać nagrań? Też mam dużo pytań, więc tutaj odpowiadam. Na naszym kanale na YouTubie jesteście, ja też Wam wyślę linka, tam jest taki dzwoneczek, warto zasubskrybować, warto ten dzwoneczek sobie zaznaczyć. Już Wam wysyłam. Okej, na Facebooku również Wam wysyłam nasz kanał na YouTubie. Dlaczego Wam wysyłam? Dlatego, że jak wejdziecie sobie na nasz kanał, to tam są różne playlisty. Playlisty, czyli takie kanały jak w telewizji, prawda? Mamy kanał, który się nazywa Forex and Crypto Trading i zamiast zadać mi pytanie, Łukasz, gdzie jest nagranie wczorajsze czy tam przedwczorajsze, wchodzicie sobie na playlistę i tutaj wszystkie te nagrania są. Oczywiście z daną konkretną datą, także łatwo jest to wszystko znaleźć i jest to pogrupowane przede wszystkim chronologicznie. Kolejna playlista to są właśnie wtorki o godzinie 18, czyli wielki kurs analizy technicznej, to co przygotowałem w celach edukacyjnych, tak? Bo to jest typowo spotkanie edukacyjne, spotkanie analityczne, no to jest spotkanie, to które się odbywa codziennie o 12, także tym one się różnią, że edukacja jest bardziej już rozbudowana, prawda? Wielki kurs analizy technicznej, też jest dodatkowa playlista, tutaj są wszystkie spotkania, w sumie jest ich kilkanaście, nie wiem, chyba już ponad 20, albo się zbliżamy, ale chyba przekroczyliśmy. Dokładnie wszystkie elementy są omówione i przedstawione, prawda? Począwszy od układów harmonicznych, skończywszy na moich strategiach, na założeniach, SSW, markowanie ceny, strategia FTS, współczesne układy i tak dalej, nie będę teraz tego wymieniał, ale tutaj jakby macie odpowiedź na to, od czego zacząć naukę tradingu. Okej, co dla Was przygotowałem, taka nowość, to jest dla osób początkujących, to od razu mówię, takie krótkie wprowadzenie do tematu. Co to znaczy krótkie? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli bym przygotował taką animację na 30 minut albo na 60 minut, to myślę, że mało kto by to obejrzał, prawda? Natomiast jeżeli przygotuję minuta, dwie, zobaczcie, te animacje są przygotowane do 2 minut, z takiego założenia wychodzę, że 2 minuty każdy może poświęcić. Tutaj jest omówiony, tych filmików jest kilkanaście, czy chyba nawet więcej, i tutaj są omówione podstawowe zagadnienia, tak? Czyli czym jest w ogóle rynek walutowy, czym jest trading, czym handlujemy, jakie są pary walutowe, godziny, gdzie szukać informacji i tak dalej, i tak dalej. Mówię od razu, że do tego są, oprócz filmików, mamy PDF-y. Czyli jak ktoś lubi czytać, to sobie może wydrukować czy zapisać na komputer i przeglądać, na tablecie na przykład, a jak ktoś lubi słuchać i oglądać animacje, takie w miarę szybkie, dynamiczne, z fajnym podkładem muzycznym, odpala sobie tę playlistę i to wszystko ma w jednym miejscu. Także to jest, słuchajcie, coś, co już przygotowałem na dzisiaj. Paczka rozbudowana będzie dostępna jeszcze w tym roku, bo cały czas, tak jak mówię, nad nią pracuję, tamtych materiałów będzie dużo i to będzie związane, już Wam tylko przypomnę, o czym mówię, o tej rozszerzonej paczce edukacyjnej. To jest już wymagana pewnego rodzaju znajomość technik, przede wszystkim podstaw FIBO, podstaw geometrii, tak żeby rozumieć w pełni to, co jest tam przedstawiane i omawiane. Okay? Także paczka harmoniczna, bo tak można nazwać, ona również w tym roku będzie udostępniona. To, jak wspomniałem, są opracowania tekstowe i opracowania w postaci animacji, czyli w postaci filmów. Okej, z takich nowości, czy widzieliście może, bo ja o tym chyba nie mówiłem jeszcze, ale ciekawi mnie, czy ktoś to dojrzał na naszej stronie. W prawym górnym rogu zaczęliśmy od początku roku z chłopakami tworzyć taką encyklopedię giełdową.
A czy ktoś to zobaczył, czy ktoś to może już analizował? To jest widoczne, słuchajcie, na naszej stronie. Pewnie nie, ale może ktoś dojrzał. No ciekawy jestem, możecie mi napisać, tak czy nie. Widzieliście, nie, że tutaj jakby pojawiają się te artykuły tematyczne, nie wszyscy. No bo ja o tym też nie mówiłem. To miała być swego rodzaju niespodzianka. My już praktycznie w 90% to wszystko opracowaliśmy. To jest z kolei dla osób podstawowych i średnio zaawansowanych, bo to dla zaawansowanych to myślę, że każdy te pojęcia dokładnie zna. Co takiego zrobiliśmy? Na pewno podzieliliśmy na bloki tematyczne, tutaj one są widoczne. Jest to bardzo szczegółowo rozpisane, także to się charakteryzuje tym, że to nie są takie pojęcia, wiecie, pobieżnie gdzieś tam temat jedynie rzucamy i dajemy informację ogólną. Nie, tutaj wchodzimy w szczegóły. Oprócz tego, że tutaj tych działów widzicie jest kilkanaście, są opcje, są wskaźniki, są książki, platformy, formacje, akcje, indeksy itd., itd. Dodatkowo będzie animacja objaśniająca każde zagadnienie. Już Wam pokazuję, jak to wygląda i też chciałem poznać Wasze zdanie w ogóle, co o tym sądzicie. Czyli powiedzmy, mamy tutaj tak, mamy w prawym górnym rogu, to jest nasza strona, oczywiście fibotimschool.pl, encyklopedia giełdowa, zobaczcie. No i na razie to tak wygląda, jak wygląda. Myślę, że to z czasem jakoś może lepiej poukładamy, ale to nie o to chodzi, tak? Chodzi o zawartość, o content. Mamy analizę techniczną, no i zobaczcie, ile tych pojęć w tej encyklopedii, no jak sama nazwa mówi, encyklopedia, czyli wszystko tutaj musi być zawarte, prawda? Teorie giełdowe, kryptowaluty, pojęcia, analiza techniczna i tak dalej. A dajcie znać, czy dobrym pomysłem, oprócz tego, że mamy opis tekstowy, on jest pisany takim językiem naprawdę praktycznym. To nie są jakieś tam suche definicje, bo wiecie, my nie lubimy teoretyzować, czyli po prostu chcemy, czy no, zależy nam, żeby pisać takim językiem, żebyście z ciekawością to czytali. Dajcie znać, czy dobrym pomysłem jest stworzenie do tego animacji. Czyli znowu wychodzę z założenia, jak ktoś nie lubi czytać, chociaż to są ciekawe rzeczy, no ale ktoś woli oglądać. Okej. Okay. A dobry pomysł, czy niedobry? Krystian napisał, że wspaniały. No ja wam powiem wam szczerze, wymyśliłem to chyba w wakacje, trochę chłopaków zalałem robotą, Michała i Patryka, ale wiem, że już w połowie są ponad, także też niedługo mnie z kolei czeka wrzucanie tych filmików. Zobaczcie, samych pojęć jest kilkaset chyba. Także też trochę roboty będę miał, może w święta się tym zajmę, zobaczymy. Do każdego pojęcia, bo co chcę, żebyście wiedzieli, do każdego pojęcia będzie odpowiedź taka, czy no odpowiedź, będzie film tematyczny. Będzie film tematyczny, animacja, tak? Czyli czym są kanały cenowe, no to wiadomo, jakieś tam takie animacje w postaci wykresu, wiadomo, będzie to fajnie zrobione, prawda? Czyli oprócz opisu będzie również krótkie wideo. Krótkie wideo, mam na myśli animacje do 60 sekund, czyli naprawdę bardzo konkretne, tak? To jest, ja bym chciał, żebyście to tak traktowali jako uzupełnienie tego, co w tej encyklopedii jest, no bo wiadomo, encyklopedię można czytać na sucho i jedynie z tekstu, ale myślę, jako fajne uzupełnienie czy powtórka materiału, takie animacje króciutkie, ale bardzo konkretne, do 60 sekund każde pojęcie wyjaśnione, myślę, że jest potrzebne. Także to też w tym roku chciałbym, żebyście wiedzieli po prostu, że to się pojawi. Na razie mamy opisy, te na czerwono, no są już opisane. Te są jeszcze do końca nieopisane, ale to zrobimy. Okej, kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Zbigniew napisał, obraz mówi więcej jak 1000 słów. Zdecydowanie tak, dlatego uważam, że te animacje są potrzebne, a jak właśnie zrobimy i opis tekstowy, i animację, czyli taki filmik, to już będzie bardzo fajne uzupełnienie. Okej, okay, moi drodzy, co jeszcze jest ważne? Co jeszcze jest ważne? Okej, okay, to są moje pomysły, ale to przegadamy za chwilę. Grupa wolumenowa. Czy są osoby, które nie znają tematu i nie wiedzą, że taki projekt rusza w najbliższym czasie? Czy są z nami takie osoby? Ja tutaj wrzucam informacje. Chciałbym, żebyście tego linka otworzyli, ale na razie go nie czytajcie. Zostawcie sobie, przeczytajcie wieczorem, czy tam w wolnym czasie, bo tutaj jest naprawdę duży opis. Bardzo dokładne tego, czym ta grupa będzie. Ja może króciutko powiem. Są z nami takie osoby? Możecie mi napisać. Są, okej, czyli nie wszyscy kojarzą ten temat, więc szybciutko powiem. Grupa wolumenowa to jest odpowiedź na, wydaje mi się, że jest taka potrzeba w naszym kraju, jeżeli chodzi o rozwój tradingu, czy rozwój, może nie analizy technicznej, ale bardziej tradingu, takiego typowego, praktycznego podejścia.
żeby stworzyć taki bardzo zaawansowany projekt, znaczy bardzo, bardzo tak zaawansowany projekt dla traderów, ale biorąc pod uwagę i tych początkujących, i tych średnio i zaawansowanych. Ja będę chciał to zrobić w taki sposób, żeby pokazać, że te zależności i te narzędzia, one są do wykorzystania, nawet jeżeli jesteś na rynku od 6 miesięcy. Czyli wiadomo, gdzieś ten basic, ta podstawa jest wymagana, no bo tutaj nie będziemy mówili o mechanizmie, czy tam o dźwigni, czy o pipsach, tylko będziemy już pokazywali pewnego rodzaju obsługę narzędzia, więc wiadomo, znajomość pewnych rzeczy jest wymagana, ale uważam, że osoba, która jest pół roku na rynku i bardzo dużo czasu jakby poświęca na to i ta, która jest 5 lat, tak samo może na tym projekcie skorzystać. Ja to obserwuję na zachodzie, bo też podglądam, tu się muszę przyznać, podglądam takie projekty zaawansowane w Stanach czy w Londynie, jak chłopaki robią, bo wiadomo, też są takie firmy podobne do moich, jak bardzo zaawansowane mają projekty, to powiem wam, to co jest w Polsce i to, jakie oni oferują narzędzia, no to są dwa światy. Naprawdę, ja uważam, że takie rzeczy są potrzebne, bo szkolenia, umówmy się, szkolenia z obsługi platformy tradingowej, z obsługi MT4 czy X-Station, już nie są potrzebne, bo każdy obsługę platformy zna, zgadza się? Także tutaj absolutnie o tym nie będziemy mówili, będziemy mówili o narzędziach, które są dodatkiem do analizy, dodatkiem do wolumenu, czyli jakieś tam dodatkowe widgety, oprogramowanie, dodatkowe rzeczy, o których się nie mówi w Polsce po prostu, a które są potrzebne. Także o tym będziemy, moi drodzy, rozmawiać. Smart Money, czy to pojęcie wam coś mówi, albo metodologia VSA, Volume Spread Analysis, wolumen, myślę, że te hasła są znane, tak, chociażby ze słyszenia. Czy tak, okej, zobaczmy, co się dzieje na czacie, widzę, bardzo dużo osób dzisiaj mamy. Kojarzycie, tak, na czym będzie polegała ta grupa i kto może wziąć udział? Oczywiście, tak jak mówię, mamy sponsora do tego, czy jakby ten model działania tutaj też się sprawdził. Mam zaufaną osobę, którą znam wiele, wiele lat już i naprawdę, no bo pewnie wiecie mniej więcej już, kto to jest, ale może nie będę jeszcze dzisiaj zdradzał oficjalnie, bo webinar z tą osobą, czy jest przedstawicielem Orbexa w Polsce, będzie w tym miesiącu, także sobie porozmawiamy, zadamy parę niewygodnych pytań, także możecie pomału sobie pytania jakieś przygotowywać. Jeżeli chcecie znać ich ofertę, czy regulacje, gdzie mają biura i tak dalej, bo tutaj z przedstawicielem się też połączymy i sobie o tym porozmawiamy. Natomiast moim zadaniem jest przygotowanie tutaj od strony edukacyjnej i warsztatowej w taki jakby najlepszy sposób, jaki potrafię to zrobić. Czyli co te spotkania będą miały na celu i co będę chciał w tym programie pokazać. Przede wszystkim live trading. To będzie bardzo duży portfel, znaczy bardzo duży, no 100 tysięcy złotych handlowany na żywo, to jest dla mnie duży portfel, tak? Co sądzicie w ogóle o takim portfelu, żeby go prowadzić w sposób publiczny? Ile pipsów trzeba zrobić? Arkadiuszu, na razie jeszcze nie będę o tym mówił, bo to są warunki, które myślę przedstawi najlepiej Karina z Orbexu, także nie będziemy też wyprzedzać pewnych rzeczy. Uważam, że jesteśmy w stanie pociągnąć to na dużym kalibrze, że tak powiem, bo też będę chciał pokazać, jak pozycjonuje się pod większe trady właśnie z wykorzystaniem tej nakładki, bo to jest pewnego rodzaju nakładka do MT4. Tak, tam nie będzie wcale jakaś bardzo, bardzo duża dźwignia, ale celowo to pokazuję, żeby przedstawić pewne zależności, które będę wykorzystywał na takim portfelu już nieco większym, bo tam się traduje inaczej. Pamiętajcie, inaczej się handluje na kwocie, gdzie mam 1000, 2 czy 5, a inaczej na kwocie, gdzie mam, znaczy na portfelu, gdzie mam 50 czy 100. Ok, tutaj macie dokładny opis. Ja nie chciałbym czytać krok po kroku, bo pewnie to byłoby nudne. Natomiast może przedstawię to, co jest dla mnie najważniejsze, czyli tutaj to, co pokażę po raz pierwszy, bo o tym ode mnie jeszcze na pewno nie słyszeliście. Czyli między innymi paterny wolumenowe, czyli między innymi rzeczy, które tutaj są wymienione, tak? Stopping volume, shakeouty, buying climax, selling climax, uptrusty i tak dalej. Bardzo ciężko zlokalizować tego typu paterny czy formacje wolumenowe, jeżeli nie mamy dobrego oprogramowania. To oprogramowanie również wam przedstawię,
również Wam dostarczę. Także każdy tutaj będzie mógł sobie to oprogramowanie u siebie zainstalować, będziemy wspólnie to analizować i tak dalej. Wiadomo, w ramach tego spotkania będą webinary i edukacyjne, no bo wiadomo, że swoje muszę powiedzieć, ale będą też spotkania, no myślę, te ciekawsze, analityczne. Będą spotkania w postaci live tradingów, czyli handel na żywo, no i to już jest absolutnie najciekawsza część, prawda, tego projektu. Będą fazy like-offa, czyli rzeczy, o których może słyszeliście, może nie. Jeżeli nie, to nie chciałbym, żebyście gdzieś tam przypadkowo czytali jakieś wpisy w internecie, bo to trzeba naprawdę solidnie poukładać z geometrią, z FIBO, z układami harmonicznymi i z dobrym wolumenem, z dobrym jakościowo wolumenem. Proszę nie mylić z wolumenem tickowym, który jest dostępny na MT4, czy z wolumenem realnym, który jak się okazuje do końca też miarodajny i dokładny nie jest. Tutaj musimy mieć bezpośredni wolumen rzeczywisty, do którego uzyskamy dostęp z giełd, bezpośrednio z giełd zachodnich, z chicagowskiej, z Deutsche Börse, z giełdy niemieckie, prawda? Kontrakty na DAX-a, kontrakty walutowe i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko będę pokazywał, tłumaczył. Także te fazy według Wyckoffa oczywiście będą, skuteczność jaka jest tego typu analiz i no to każdy oceni, no bo to jakby podejmuje się tego, że będę handlował na waszych oczach, więc sobie każdy zobaczy. No i trzy główne cele, tak, bo ja zawsze sobie taki jakby stawiam rodzaj wyzwania, co chcę udowodnić, co chcę pokazać za pomocą danego projektu edukacyjnego, przede wszystkim bardzo praktyczny, w miarę prosty sposób, jak działają smart money, bo to są pewnego rodzaju mechanizmy, one są, co ważne, powtarzalne i my możemy na bazie tego zarabiać. Analizować oczywiście, zarabiać, wyciągać wnioski i tak dalej, także spokojnie tutaj jakby ruchy smart money jesteśmy w stanie, wiadomo, nie w 100%, ale w pewnym procencie, który daje nam wystarczającą przewagę, pokazać i zaimplementować u siebie. No oczywiście analiza wolumenu, bardzo dokładna, coś czego w Polsce chyba nikt nie zrobił, kilku próbowało, tam widzę jakieś analizy są niekiedy pokazywane, niekiedy bardzo przypadkowe i słabo jakościowe, wiadomo, ja tutaj absolutnie nie mówię, że mój projekt jest najlepszy, nie, żebyście też tak nie zrozumieli, ja pokażę odpowiednie połączenie z harmonią, z geometrią, z FIBO. Dlaczego tak? Dlatego, że wolumen sam w sobie uważam, że jest zbyt mało skuteczny. Wiadomo, jeżeli się nauczymy tych patternów wolumenowych, fazy Wyckoffa i tak dalej, to jakąś tam przewagę uzyskamy. Natomiast każdy szanujący się trader i każdy dobry trader powie Wam, że podstawą jest geometria. A geometria to jest powtarzalność, a geometria to są układy harmoniczne i dopiero na bazie, na kanwie jakby tych układów harmonicznych, te elementy wolumenowe, które pokazują nam, który układ harmoniczny ma sens, a który nie ma sensu, prawda? I w tym kontekście będzie to pokazywane. No i przede wszystkim punkt numer trzeci, czyli analiza wielointerwałowa, czyli dlaczego warto obserwować dany instrument na trzech interwałach czasowych jednocześnie albo na dwóch, prawda? Też Wam pokażę, jaki będzie rozkład okien, jak to wszystko, zresztą zobaczycie na live tradingu, prawda? Bo moja platforma będzie dla Was dostępna. No i słuchajcie, taka nowość, bo w innych projektach edukacyjnych tego nie było, chciałem Was zapytać, co o tym sądzicie, żeby pokazać, czy pokazywać tak zwane zagrania dnia, czy zagrania tygodnia, czy żeby się łączyć w postaci może takiego spontanicznego live'a i omawiać jakąś sytuację, która jest ciekawa. Wiecie, tak głośno myślę w tym momencie. Czy tego typu forma też jako dodatek, prawda? Czyli takie jakby, żebyście dobrze to zrozumieli. Nie mówię tutaj o sygnałach absolutnie czy o rekomendacjach, ale jeżeli będę widział coś ciekawego, albo miałem jakieś fajne zagranie, albo coś mi wyszło, to będę chciał się normalnie, zwyczajnie w świecie tym pochwalić, ale w celach edukacyjnych, tak, żeby Wam pokazać, zobaczcie, rozegrałem taki setup, w ten sposób wyczytałem rynek, zobaczyłem te sekwencje, zobaczyłem, gdzie wszedł duży gracz, czyli gdzie weszli ci mityczni smart money i tak dalej. Wiecie, typowo w celach edukacyjnych, żeby jakby na gorąco, tu i teraz, nie po tygodniu, po dwóch, tylko nie wiem, coś się wydarzyło, odpalam nagranie, czy daję informacje i pokazuję, żeby każdy od razu na bieżąco sobie to odczytał, nie? Także to jest według mnie bardzo ważne, bo jeżeli jakby analizujemy coś tu i teraz na żywym rynku, bo to jest najlepsza forma nauki, jakby oddaje nam od razu o wiele lepsze korzyści, aniżeli coś, co byśmy sobie tam analizowali na przykład po tygodniu, nie?
Ok, co otrzymuje uczestnicy? No to oczywiście masa materiałów, słuchajcie, będzie masa prezentacji, slajdów, tłumaczeń z angielskiego na język polski, wszystkie paterny wolumenowe i pewnie mógłbym tak wymieniać dzisiaj cały wieczór, ale to też przecież nie o to chodzi. Tutaj musicie mi zaufać przede wszystkim odnośnie tego, że będzie to naprawdę bardzo wysoka jakość, a też o tym świadczy, że ja już pracuję w sumie od września nad tym i końca nie widać, także tutaj dużo konkretów, wydrukowałem sobie takie rzeczy, tak jak mówię, z języka angielskiego, znaczy po angielsku, opracowania, PDF-y, książki, tego jest, słuchajcie, no, żeby was nie skłamać, z 900 stron, z 900, no 809, bardzo dużo, z wykresami, z opisami, z tym wszystkim, że masa i obecnie nad tym pracuję. Okej. Jeżeli chodzi o opis, bo też widzę, się pojawiają pytania, tutaj macie opisy. W tym momencie wam to, moi drodzy, wysyłam. Jest opis. Mam nadzieję, że doszedł. Słuchajcie, gorąca prośba. Tutaj mamy formularz. Ja bym chciał osoby, które są naprawdę poważnie zainteresowane uczestnictwem w tej grupie, w tym projekcie edukacyjnym, żebyście zostawili na miarę na siebie. Zostawcie proszę na miarę, dlatego że będziemy się kontaktować z tymi osobami, które są faktycznie zainteresowane. Tak jak mówię, bardzo proszę, żeby to była świadoma decyzja, uczestnicząc w tych spotkaniach, prawda, wiadomo, absolutnie ja tutaj nikogo nie namawiam, nie zachęcam, nie obiecuję, że to jest święty graal tradingu czy forexu, oczywiście, że nie. To jest pewnego rodzaju narzędzie czy podejście, metodologia rynkowa, którą będę bardzo dokładnie przedstawiał, tak żebyśmy tę przewagę w tradingu uzyskali. Także projekt oczywiście kilkumiesięczny, bardzo zaawansowany, solidna dawka wiedzy, materiałów i tak dalej. Kiedy zamykam zapisy? Na pewno w tym roku. Czy są jakieś limity osób? Tak, Dominiku, chciałbym, żeby też to było takie spotkanie, żeby nie było znowu, nie wiem, 500 osób, tylko, nie wiem, kilkadziesiąt, tak, bo zdecydowanie lepiej w takiej grupie mi się pracuje, jak jest mniej i ona jest taka bardziej kameralna, także na pewno będzie jakiś tam limit, ale tak jak mówię, najpierw zrobimy spotkanie wspólne, bo ja też bym chciał, żebyście dowiedzieli się o samej firmie, bo tak jak mówię, tutaj partnerem i sponsorem jest firma Orbex. Dajcie znać w ogóle, czy kojarzycie takiego brokera, słyszeliście o takim brokerze, na zachodzie dosyć duża instytucja, w Polsce w ogóle nieobecna. Ona się pojawiła w sumie teraz po wakacjach, także pewnie dużo z was może tego nie o tym jeszcze nie wiedzieć, natomiast ja tutaj jakby wydaje mi się, że taka jest potrzeba, żeby przedstawić i zaprosić przedstawiciela, żeby tutaj z nami porozmawiał, żebyśmy mogli mu zadać pytania, wszelkiej maści pytania, także tego typu spotkanie na pewno będzie jeszcze w tym miesiącu, na pewno w tym miesiącu. Tak, tutaj jest pani Karina, oczywiście. Tak jak mówię, ja się obecnie otaczam osobami, bo też o tym mówiłem na początku, więc może teraz króciutki komentarz. Od nowego roku na pewno bym chciał pracować, czy tutaj jakby operować, żebyście dobrze zrozumieli znowu, nie szukać już nikogo innego, o, na tej zasadzie, prawda, bo jakby zakładanie kont u różnych brokerów, ja sobie zdaję sprawę, że to może być wkurzające, uciążliwe, nie każdemu to pasuje, to jest normalne, też jestem człowiekiem i też, wiecie, nie chcę skakać z kwiatka na kwiatek, tak, chociaż tych brokerów może przerobiliśmy ile? Trzech, czterech i chciałbym tak naprawdę wybrać jednego, dwóch, oni nam tutaj to wszystko zapewniają, bazę edukacyjną, ja prowadzę grupę edukacyjną, jest ok, prawda, żeby już tutaj jakby nie szukać niepotrzebnie, mamy akcji, mamy Naga, mamy Orbex, jest ok. Także na pewno już nie będę gdzieś tam eksperymentował, chociaż chyba nie eksperymentowałem, w ogóle dajcie znać, jak to odbieracie, że tam testowaliśmy tych brokerów w ciągu ostatniego roku, nie wiem, trzech albo czterech, nie? Testowałem. Możemy policzyć akcji, tele, Naga. Nie, no to trzech. To trzech, wystarczy, prawda, wystarczy, bo ja też, tak jak mówię, mam tych rachunków kilkanaście, nie są mi potrzebne już kolejne do szczęścia. Ja wiem, którzy brokerzy są tani, którzy są dobrzy, którzy są sprawdzeni. Tam, gdzie mam polskie wsparcie i polskich ludzi, ja wiem, którzy, na których mogę polegać, na których nie, tego się będę trzymał, nie? Naprawdę, wystarczą dwa, trzy rachunki takie u dobrych brokerów i tyle. Okej, kolejna rzecz, już ostatni slajd, słuchajcie, i głośno myślę, to jest ostatni slajd, który dzisiaj przygotowałem.
Czyli takie pomysły na przyszłość, tak? Jeszcze nie do końca sprecyzowane, żebym pokazywał więcej portfeli na żywo. Co o tym sądzicie? Czyli powiedzmy, robimy jakiś tam projekt edukacyjny, ale on ma pokazać i jakby ma udowodnić, że jakością tego projektu będzie wynik, który ma się obronić. Prawda? Czyli nie absolutnie nie teoretyzujemy, czy tam nie opowiadamy na slajdach i tak dalej, tylko jakby podkładką pod dany projekt jest to, że będę prowadził portfel na żywo. Czyli będziemy sprawdzać i weryfikować, czy dane techniki działają, a może one nie działają, a może ten projekt jest spoko, a może nam się nie podoba, prawda? I sobie będziemy wspólnie oceniać. Także to jest, słuchajcie, dla mnie też taki no, ważny element, prawda? Żeby każdy potem mógł sobie ocenić na chłodno, czy się obronił, czy Łukasz zarobił, czy stracił, prawda? Wiecie, wynik broni się sam. Wywiady z traderami, z traderkami, mam kilka ciekawych osób. Pytanie, czy chcielibyście tutaj na tych spotkaniach w ramach wtorkowych webinarów edukacyjnych o 18, czy chcielibyście tutaj posłuchać sobie troszeczkę innego podejścia może do rynku. Te osoby, które będę zapraszał, one są naprawdę praktykami, także ja tutaj absolutnie nie będę żadnych marketingowców, czy tam analityków, teoretyków zapraszał, absolutnie. Jeżeli uda mi się kogoś namówić na taki wywiad, czy na takie luźne spotkanie, to ja bym chciał po prostu, żebyście posłuchali, bo to jest, wiecie, niekiedy jedno, dwa zdania wypowiedziane przez taką osobę, one rzutują na budowanie swojego podejścia, swojej strategii, wybór narzędzi i tak dalej. Także no ja na przykład uważam, że te osoby, ja bardzo lubię rozmawiać, fakt, że tych osób wiadomo nie jest jakoś bardzo dużo, ale to są osoby i lepsze ode mnie, bardziej doświadczone, i takie, które osiągnęły naprawdę duży sukces, a w ogóle się nie afiszują w Polsce czy gdzieś tam na Facebooku i tak dalej, bo nie mają takiej potrzeby. Niekiedy tutaj kamera nie przyjeżdżają do mnie, sobie albo handlujemy razem, albo rozmawiamy, albo i to najczęściej. I po prostu jeżeli będzie taka okazja, chciałbym, żebyśmy sobie pogadali, a wy w ten sposób będziecie mogli też zadać jakieś pytania, po prostu porozmawiamy sobie wspólnie, nie? Także wywiady z takimi ciekawymi osobami uważam, że są potrzebne, wywiady, rozmowy, może tak powinienem to nazwać, i też głośno mi chodzi po głowie, głośno myślę nad takimi warsztatami weekendowymi, bo też się pojawiać zaczęły od pewnego czasu pytania, czy można do mnie przyjechać na weekend i wspólnie się przygotować, ale tak solidnie przysiąść, sobota, niedziela, powiedzmy, nie wiem, po 5-6 godzin każdego dnia, żeby od A do Z wszystko przerobić. Pytanie, czy bylibyście zainteresowani tutaj takim przygotowaniem, no częściowo teoretycznym, wiadomo, no bo wtedy rynki nie pracują, ale ja wam wykładam no wszystko, co jest ważne w te dwa dni. Czy to jest takie naprawdę intensywne, tutaj siedzimy tyle czasu, ile potrzeba, jeżeli do wieczora, to będziemy cisnąć do wieczora, i takie weekendowe spotkania byśmy robili, tak? O, widzę, że jest duże zainteresowanie i bardzo optymistycznie tutaj do tego podeszliście, to fajnie. Czyli jednak, tak? Czy takie weekend, no to wtedy już, słuchajcie, bym pracował i siedział w biurze 7 na 7, a nie tak jak teraz 5 albo 6 na 7. No właśnie, dużo jest takich zapytań, że w tygodniu pracujecie lub macie swoje firmy, inne działania, wiadomo, każdy ma jakieś swoje tematy, i macie czas w weekendy. No i to myślę, że tego typu spotkania byłyby odpowiedzią na tego typu jakieś zagwozdki, problemy, prawda? Że tutaj jakby przygotowanie do tradingu weekendowe, tak, a potem już na bieżąco byśmy sobie wszystko, czy na webinarach, czy potem na live tradingach dopowiadali. Okej, no dobrze, to czy będę was informował, te spotkania oczywiście też byłyby kameralne, bo one by się odbywały tutaj u mnie w biurze, ja nie potrzebuję jakichś projektów masowych, także spotkania na 5, 6, 7 osób maksymalnie, każdy ze swoim sprzętem, ćwiczymy, omawiamy, ja wam wszystko przedstawiam, daję wam materiały, prezentacje, masa przykładów i tak dalej, także to myślę, że też jest taki temat, no może nawet na ten rok, na 2020, na pewno. Także to są, słuchajcie, rzeczy, które pewnie wdrożymy, wywiady, czy też rozmowy weekendowe, spotkania i prowadzenie projektów w portfeli na żywo. Z podziałem na zaawansowane i podstawowe. Tak, Gosia, tutaj czytasz mi w myślach, bo na pewno pierwszy dzień, no to wiadomo, byłoby troszeczkę może wprowadzenia do tematu, gdzieś tam może jakaś szybka powtórka, a niedziela, czy już druga część soboty, już takie rzeczy zaawansowane, jak najbardziej. Tylko taki sens. Podstaw oczywiście bym tu nie wykładał, bo to do podstaw to ja mogę odesłać do paczki edukacyjnej, czy żebyście sobie posłuchali, poczytali encyklopedię, bo tam są podstawy. Natomiast u mnie byłyby rzeczy typowo praktyczne
i zaawansowane, czyli jakby wyciągnę całą tę esencję, jaką mógłbym skondensować w 2 dni, tak, i to pokażę, także spokojnie w tej formie to będzie do zrobienia. Okej, okay, dobrze, słuchajcie, pytania, czy są jakieś pytania, czy są jakieś kwestie, o których chcecie pogadać, mamy 19, myślę, minutka, dwie i jeszcze możemy o tym wszystkim pogadać. Zobaczmy, co się dzieje na Facebooku. Wow, dużo osób widzę, nas ogląda. Jak są jakieś pytania, to pamiętajcie, rzucajcie info. Z XTB nie masz nic wspólnego. A co ja mogę mieć wspólnego z XTB? Nawet nie byłem u nich na konferencji. Dawno nie byłem u nich też na czym? Na Trading Clubie. W zeszłym roku chyba na jakichś konferencjach byłem. Zapis do klubu, no właśnie, do nic nie powiedziałem, Krzysztofie, tak, ja powiedziałem jakby całą ideę. Od czego wychodzimy? Słuchajcie, wychodzimy od tego, że wszyscy zapisują się do naszego kanału na Telegramie, Fibonacci Team School, tak? On, moi drodzy, wygląda, już wam pokazuję, zobaczcie, tutaj mamy fibonacciteam.pl, o, dużo osób widzę dołączyło. Dołączajcie, dobrze, bo tutaj będzie już taka komunikacja i w ramach tego serwisu będziemy sobie, znaczy serwisu, w ramach tego kanału będziemy o wszystkim rozmawiać. Czy grupa o krypto jest na Telegramie? Tak, jest, mamy tutaj, zobaczcie, grupa kryptowalutowa i ona również tutaj jest i też o tym wszystkim piszemy. Także wszelkiego rodzaju komunikacja, czy też klub Fibonacci Teamu, on będzie tutaj w postaci tego zamkniętego kanału. Dam linka, oczywiście, że dam linka, nie wysłałem, nie doszedł do was, no to wysyłam jeszcze raz. Proszę, poszedł. Dobra, kolejne pytania, jeżeli są, to śmiało pytajcie. Jeszcze tylko zobaczę, czy to, o czym chciałem powiedzieć, czy wszystko zostało opowiedziane. Tak, grupa wolumenowa, czy najbliższy projekt. Link do Telegramu wysłałem, encyklopedia giełdowa, wiecie, możecie sobie poczytać, ona będzie wzbogacona animacjami, wideo, także tutaj ta zakładka będzie mocno rozwijana w kontekście edukacyjnym. Dobrze, słuchajcie, pytań nie widzę, nie będę was już pytał o to, jak wam się podobał webinar, bo zawsze mi dajecie dziewiątki, dziesiątki, także wydaje mi się, że poziom tutaj trzymamy, jeżeli chodzi o przygotowania takie no, typowo od strony praktycznej i od strony projektów, żeby to było przydatne dla was. Jest ok, tak, 12 dzisiaj widzę, nawet Dominik dał. Pamiętajcie, tutaj macie zawsze pełne wsparcie, tak jak mówiłem na samym początku, więc jeżeli jakiś macie temat do mnie, czy chcecie o czymś pogadać, piszcie maila albo na Facebooku. Niekiedy może to dłużej potrwać, bo tak jak mówię, wiadomości mam bardzo dużo, ale na wszystkie odpisuję. Także jesteśmy w kontakcie, klub FIBO rusza, no już po malutku zapisy, także dołączajcie do grupy na Telegramie, a my z grupą wolumenową zaczynamy w tym roku, także bądźcie czujni, bo już po malutku zapisy się zaczęły. Także jesteśmy w kontakcie, nie przedłużając już, słuchajcie, bo nie chcę za dużo wieczoru wam też zajmować. Bardzo dziękuję za uwagę, znowu kilkaset osób było dzisiaj, chyba rekordowo ponad 300. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i jest to, nie ukrywam, bardzo motywujące do dalszej pracy, także jesteśmy w kontakcie, jutro oczywiście 12, nadajemy na żywo na YouTubie, także wszystkie nasze social media możecie sobie zasubskrybować i fanpage'a, i Facebooka, YouTube'a i tak dalej. No i dołączcie do Telegramu oczywiście. Okej, okay, pytań nie widzę. Trzymajcie się, do usłyszenia jutro. Miłego wieczoru, hejka, cześć.